Cześć moi drodzy, jeszcze mam tutaj taki pomysł, żeby sprawdzić, czy się da wgrać oprogramowanie do gniazdka Gosund SP111. To jest o tyle istotne, że gniazdka wychodzą z różnymi firmwareami, niektórych można wgrać oprogramowanie alternatywne, a do niektórych niestety nie można tego wgrać. I zaraz sprawdzimy, jeszcze sobie tu coś sprawdzę. Do większości mi się udało. Chodzi o Tasmotę ogólnie. Także to jest alternatywa. A gniazdko wygląda w ten sposób. Znaczy to jest jeszcze zapakowane. Gniazdeczko w pudełeczko oryginalne. Tak to wygląda, proszę bardzo. I co, 15 amper teoretycznie przy czajniku działało. Także nie, to nie jest jakieś gówniane, otworzymy je teraz. Szybki unboxing. To gniazdko było, z tego co kojarzę, kupione w Media Expert. Tych gniazdek trochę mam, dlatego zacząłem je tam oznaczać, gdzie były zakupione. No tak wygląda gniazdko, no proste gniazdeczko. Nic specjalnego. Podana moc maksymalna, do jaką można doprowadzić. Znaczy oddać z tego gniazdka, może inaczej, tak. Więc tak to wygląda, dobra. My tu się zalogujemy. Tak, żebym jeszcze hasło pamiętał. O, pamiętam. I co? Trzeba będzie tutaj wejść. Już mam zainstalowany ten pakiet. Udostępnię na stronie link do tego. Wejdziemy sobie w terminal. Ten laptop trochę paździerzowaty, ale wam powiem, że idealny jest do takich zastosowań. Naprawdę jest świetny. Tu sobie zobaczymy, bo już tu jak on wart. Już mi się nie chce kopiować, tu ja konwert, tu sobie wchodzimy, zaraz zobaczę, czy sieć mam, bo to jest istotne. Dobra, jakieś tu sieci są. Dobra, w każdym razie, co trzeba zrobić? Mam to gniazdeczko piękne, cudowne i kolorowe, biało-zielone z czarnymi napisami z nadrukiem. Je pokażę, może zdejmę zabezpieczenie na tym, jeszcze tutaj takie są oznaczonka. Tak. Nie wiem, czy to numer seryjny jakiś jest gdzieś, chyba tutaj na samym gniazdku nie. Dobra, a co robimy z tym gniazdkiem? Wdeptujemy je w jakąś listwę albo w inne gniazdko. Trzeba je po prostu tylko włożyć, także już nie będę tego filmował. Po prostu je wcisnę wolne tutaj. O, wcisnąłem, ono będzie sobie chyba tam plumkało, że chce się z czymś po prostu połączyć. Musiałem wyskoczyć szybko po drugi telefon, bo jednym nagrywam, a na drugim telefonie bym chciał zrobić całą operację, bo tam jest niezbędny drugi telefon do tego, albo tablet, albo laptop, ale raczej, no zresztą nie wiem, nie próbowałem na laptopie. Dobra, nieważne, robimy tak. Wpisujemy start, podkreśnik, flash, SH, gniazdeczko podłączone, o, coś źle tu wpisałem, czyli poprawię sobie, wpisuję start, podkreśnik, flash, SH i daję enter. Prosi mnie o hasło do roota, dajemy hasło do roota. Tak, zgadzamy się. Może tu trochę podjadę, co by było widać. Hasła tu nie są jakieś tajne, także jak nawet sobie odklepiecie, to tam żadna strata. Do you wish to termin? No chyba trzeba tutaj się zgodzić. Ja zawsze się zgadzam i zazwyczaj mi to ładnie się programują te gniazdeczka. Więc tutaj zapodamy i teraz tak. Tu mamy informację o tym, że się będzie wirtualny interfejs pojawiał. Ten interfejs to jest tak zwana
że tak powiem, programowa ściema dla gniazdka, żeby sobie znalazło jakby taki swój hotspot, z którego pobierze sobie update. Dlatego coś pokażę zaraz. Zaraz, za moment, za chwilę. Damy Enter. Damy Enter i teraz robi się taki wirtualna sieć Wi-Fi. Ona już się tutaj zrobiła. O, widzicie? VTrust Flash. I teraz szuka gniazdka. I teraz, żeby gniazdko zostało połączone, musimy się połączyć telefonem z tą siecią. VTrust. No to się łączymy. I teraz, co się dzieje? Połączyliśmy się i patrzymy, co się dzieje na monitorku. Czy się coś stanie, czy się nie stanie? Zobaczymy. Ja zobaczę, czy się gniazdko. O, gniazdko nam się już znalazło. Z tego co widzę, już nie nagram tego akurat, ale się zaświeciło. Mam nadzieję, że się teraz będzie programowało. No to jest właśnie taki cwancyk, że trzeba po prostu połączyć się telefonem z tą siecią i gniazdko wtedy zaktualizuje sobie oprogramowanie. Ciekawe, prawda? No ale dobra. O, i teraz mamy właśnie informację o tym, że sobie robi backup oprogramowania. Z gniazdka idzie sobie teraz backupik. Niech się skończy. Tak to sobie plumka, plumka troszeczkę, ale na razie jest wszystko dobrze póki co. Póki co jest wszystko dobrze. Jeszcze sobie coś tu sprawdzę, bo ja mam jeszcze taką dokumentację do tego, jakby tam nie poszło, czy coś się sobie wszystko notuje. O, i teraz jaki chcemy flash wgrać? Mamy tak, E do ESP, ESPURNA, no to jest ESP chyba do tego całego systemu. Ja biorę tasmotę, czyli dwójeczkę wciskam. Jest, potwierdzam. I jedziemy. Chwilę trzeba poczekać. Zaraz się powinno coś tutaj zadziać, zakropkować. Gniazdko na razie jest. Do you wish another? Nie chcemy another, więc gniazdeczko teoretycznie mamy zaprogramowane. Mamy zaprogramowane, ale zobaczymy, czy gniazdko się pojawiło. Czy gniazdko nam się pojawiło w sieci? Mamy tutaj, jak widzimy, tasmota i identyfikator, więc w naszych sieciach pojawia się nowe urządzenie. To urządzenie, które tutaj widzimy, tasmota 66D128 i tak dalej, to już jest to gniazdeczko zaprogramowane przed chwilą i ono już ma w sobie wgrane oprogramowanie alternatywne tasmota. I teraz co? Możemy się połączyć z tym gniazdkiem. Możemy się połączyć z tym gniazdkiem. Ja się łączę z tym gniazdkiem w tym momencie. Połączyłem się. Tutaj utrzymaj połączenie i wejdziemy sobie stronę jakąś otworzymy. Już nie pamiętam, jakie to było, chyba 10. 10. 004. A nie jestem pewny. Gniazdeczko mi się znalazło. Nie wiem, nagrywałem mi się rozłączyło, także się nie nagrało. W każdym razie wpiszcie adres od razu po wgraniu tasmoty 192 168 4 1. Jak piszecie ten adres i do gniazdka poprawnie wgrało się oprogramowanie tasmota, będziecie mieli pierwszy parametr konfiguracja sieci Wi-Fi, więc wpisujecie parametry waszej sieci Wi-Fi, żeby gniazdko mogło się połączyć. Zapisujecie i gniazdko teoretycznie powinno się połączyć z naszą siecią. Ja teraz sobie właśnie tutaj wejdę do naszego. Ja je nazwałem tam podloga, czy bez EU, podloga, w sensie takie testowo, żeby było. Zalogowałem się na mój router Mikrotika i chciałbym zobaczyć teraz, czy to gniazdko faktycznie w systemie jest widoczne. Wejdę sobie teraz w konfigurację serwera DHCP. I teraz na serwerze DHCP mam wszystkie urządzenia, które mam u siebie w sieci obecnie. I teraz szukam, czy coś takiego w ogóle mi się tutaj znalazło, jak to gniazdeczko, które sobie wbiłem, czyli podloga albo coś. No i jest. Podłoga, proszę bardzo. Podłoga ma adres 41.
I teraz 10, 102, znaczy 192, 168, 1,41. I wchodzimy. 192, 168, 1,41. I co nam się pokaże? A no pokaże się. Pokazała się podstawowa konfiguracja. Podstawowa konfiguracja. Jak damy nawet włącz, wyłącz, niestety nie działa to, ponieważ nie ma skonfigurowanego, znaczy jakby tu można powiedzieć, nie ma pewnego wpisu, który jednoznacznie wskazuje na to gniazdko. Ja sobie tutaj pomoc zrobiłem wcześniej i sobie ją wpiszemy. Konfiguracja modułu, to chyba było BlitzWolf, standardowo trzeba było chyba tu ustawić, to zaraz zobaczymy. Ustawimy BlitzWolf, chyba tak to było, tu sobie zasejwujemy. Wejdziemy do menu, chociaż nie wiem, czy to jest akurat niezbędne, ale dobrze. O! Tylko teraz tak, zaraz konfiguracja tu nie. O to nam chodzi, o to nam chodzi. I tutaj musimy wkleić taką linijeczkę. Ja zaraz wam pokażę jaką. Sekundkę, sobie notatnik otworzę. Taką oto ścieżunię. To znajdziecie też w internecie, to nie jest jakieś tajne przez poufne. Taki wpis po prostu musi być tutaj dokonany. To wpisujecie sobie tutaj. MQTT, to jest na razie nieistotne. To jest podstawowa, to już jeżeli macie system na przykład Home Assistant czy coś tego typu, to możecie wtedy to konfigurować. Dajemy sobie... O, i teraz słyszę, że mi cyka przekaźnik w gniazdku. Czy jest skonfigurowane. Jeszcze możemy sobie zrobić, też dobrze to zrobić, bo ta wersja, ta Smoty jest podstawowa. Jest to wersja taka, która po prostu jest domyślnie wgrywana do gniazdka. Można ją zaktualizować. Spróbujmy nawet, zobaczę, która teraz wersja, bo już ze 2-3 miesiące nie wgrywałem żadnych nowych wersji, więc zobaczymy, co się stanie. Czy się gniazdko ładnie zaktualizuje do nowej wersji Tasmota i będzie chodziła. No poczekajmy chwilę, to długo nie trwa. No zobaczymy. 9.02 to jest obecna wersja, która jest obecna w tym urządzeniu w tym momencie. I z takiej wersji zazwyczaj startuję, taką mam wgraną. Oczywiście całe oprogramowanie wgrywane jest na Linuxie. Ja tam miałem Minta zainstalowanego na tamtym paździerzu, ale powiem wam, że naprawdę wystarczy jakiś stary laptop nawet do tego, czy jakiś komputer z kartą Wi-Fi. O, teraz nam rozłączyło. Wiadomo dlaczego, ponieważ w gniazdko jest wgrywana nowsza wersja alternatywnego oprogramowania, więc chwilę to zajdzie. Chociaż powiem wam szczerze, to szybko zazwyczaj. O, już proszę, mamy wersję 11.00. No proszę bardzo. I jeszcze o, słyszę jak cyka gniazdko. Ja tam mam kilka takich różnych dziwnych gniazdek, więc nie wiem, czy będzie tu widać, jak będę włączał. O, widzicie? Wyłączam, włączam, włączam, włączam. I to chodzi. I to chodzi. Ja teraz nie będę wam pokazywał, jak to podłączyć do Home Assistanta, co to można z tym robić. No w każdym razie gniazdko można sterować zdalnie przez stronę lub aplikację lub system. Ja pracuję codziennie, znaczy codziennie. No postawiłem sobie Home Assistanta, więc muszę sobie to skonfigurować pod swój system. Także na tę chwilę tyle. W przyszłości może wam pokażę jeszcze więcej odnośnie samej konfiguracji Home Assistanta i jak to wdrożyć w ten system. Jest naprawdę dużo materiałów w internecie, więc nie trudno to znać. Ja chciałem po prostu sprawdzić, czy to gniazdko z Media Expert kupione, nie wiem, kilka miesięcy temu, czy to gniazdko faktycznie da się zaprogramować, bo są różne głosy, że się wywala, że nie można. No nie wiem, no akurat tutaj w tym wypadku było można i poszło. Także ta Smota jest wgrana w wersji 11.00. Także dzięki i do następnego. Cześć!